Bukalski i Bukalski. To tak, z piekła do nieba. No tak trzeba nazwać ten mecz. 1-5, wyglądaliśmy koszmarnie w pierwszej połowie, trzeba sobie to przyznać. Myślę, że każdy z zawodników zdał sobie sprawę w przerwie, jak to wygląda, i tak sobie powiedzieliśmy, gorzej to na pewno nie było takiej opcji, że to gorzej wyglądało. Musieliśmy się złapać sami w sobie, wyszliśmy i postanowiliśmy, zróbmy coś więcej. No i jak widać, dało się to wyciągnąć w drugą stronę. To znaczy, że rozumiem, że mocne słowa trenera były w przerwie. No, zarówno trenera, jak i sami na siebie byliśmy mocno wściekli, no bo przychodzimy i gramy o punkty i o coś więcej. No mamy też swój jakiś, jakby powiedzieć, to, no jakby nie powiedzieć, honor swój, i z taką drużyną Gółek, no nie możemy, nie przystoi nam przegrywać 1-5 na własnym parkiecie. Dokładnie. Do dzisiaj bardzo dobre spotkanie, 3 bramki. No, udany weekend, wczoraj na trawie się udało, gdzieś tam zeszło, dzisiaj też zeszło parę razy, oby tak częściej. No to dziękuję i gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Daniel Bukalski. Drużyna UEK, AZS UEK Kraków oczywiście. Tak jest. No po pierwszej połowie, no powiem, że wydawało mi się, że będzie kolejny pogrom Unii Tarnów. No na to wiele wskazywało, ale można powiedzieć, że po przerwie to tak jakbyśmy się koszulkami zamienili i to Unia Tarnów była drużyną, która wykazała się olbrzymią wolą walki i wolą zwycięstwa, więc olbrzymi szacunek dla zespołu tutaj gospodarzy za postawę w drugiej połowie, no i tym tak naprawdę wygrali mecz. No dokładnie, jak pamiętam ostatni mecz u was, to właśnie wola walki była po waszej stronie i zwycięstwo też zostało po waszej. Także nie wiem, co się stało w przerwie u was. No my też się nad tym zastanawiamy i myślę, że długo jeszcze nie będziemy znali na te pytanie odpowiedzi. Więc no, na pewno ciężka noc za nami i wiele pracy w tym tygodniu, po to, żeby w następnym meczu, a właściwie już do końca sezonu, żeby taka sytuacja się nie przytrafiła. No ale to jest sport, to jest właściwie piękno sportu, więc gdzieś wydaje mi się, że teraz jeśli chcemy myśleć o zakończeniu sezonu z klasą i z utrzymaniem, no to musimy na pewno się podnieść. Jak się podniesiemy, to wtedy będziemy mogli o tym meczu szybko zapomnieć i gdzieś pokazać, że jednak ta wola walki i chęć zwycięstwa jest po prostu gdzieś w nas, bo na pewno jest, bo to już pokazywaliśmy nieraz. No ale takie mecze też wydaje mi się, że podczas sezonu mogą się zdarzyć drużynie, ale mam nadzieję, że to już będzie taki ostatni. Dokładnie. Powiedział pan o pięknie sportu i wydaje mi się, że kibice, którzy dzisiaj przyszli na mecz, no nie mogą narzekać. No zdecydowanie nie mogą narzekać i widziałem, że licznie dzisiaj przybyli na mecz dopingować swoją drużynę, więc wierzę, że będzie ich coraz więcej i wierzę, że ten futsal będzie coraz bardziej popularny w naszym województwie, no bo w końcu to też były derby Małopolski. Dokładnie. Dziękuję serdecznie i życzę zwycięstw w kolejnych meczach. Dziękuję wzajemnie. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.